Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rankedów Overwatch. Wracamy do nagrywania, wracamy z odcinkami. Tak naprawdę nigdy nie chciałem przestać, ale no miałem teraz dużo wyjazdów, miałem PGA. Teraz wróciłem dopiero z Warszawy, z tego Titanfalla 2, którego komentowałem. Tak swoją drogą oglądaliście, mam nadzieję, że było spoko. No i cóż, no, brakło mi odcinków, brakło mi nagrań, nie miałem czasu ich po prostu porobić i przygotować. Dlatego teraz dopiero się zabieram za nagrywanie, dogrywanie. No i będę dalej wrzucał odcinki oczywiście na YouTube'a. Serdecznie zapraszam do oglądania i odwiedzania. Znowu zmieniłem czułość myszy, ale to już chyba ostatni raz. Wróciłem do tej 800 na 4 czy tam 1600 na 2. Czyli do tej najniższej, na której grałem. Stwierdzam, że po prostu muszę się na niej nauczyć grać, bo najlepiej mi na niej szło. I nie chcę już więcej kombinować. Wow! Bitwa wdów. Dobra bitwa. Więc będę się starał ogarnąć i już nie zmieniać nic. I już tak zostawiamy. Te zmiany najbardziej mnie bolą. Hop. Mnie tu zablokował. Sam się zablokowałem. Trzeba uważać. Nasz Winston tu wjechał. Mógł tu trochę pomóc. Okej, dwa martwa. Okej, May martwa. No i super. No i super, w sumie to przeszliśmy. Ja pierdzielę, naraz punkt zdobyty, no super. No naprawdę dobrze. Mamy fajny team, kurde, dobrze działają, dobrze pracują. Ja chyba znowu bez mikrofonu jestem. Nawet nie próbuję, bo nie chcę im psuć humoru. Okej. Ajajajaj, już Ana rzuca. Wdowy się dalej biją. Aj, wyskoczyła na mnie. Nasza wdowa, kurczę, tak nie pozwoliła. A my już nie mamy wdowy. Chyba jednak potrzebujemy mieć tą wdowę cały czas. Swoją, bo tamta ciśnie. Kiwi2G, on się zmienił. Właśnie, on się zmienił z May, znaczy ze wdowy na May. No i to może być kłopot teraz, żeby nas nie zatrzymała ta ich wdowa. Atakiem. Proszę, tak. No i wdowa. Powera. To też głupio, trochę się wychylałem tak na nią. Nie. Czekałem na śmierć, bo... Ale jaki flick w ogóle, mi tam tylko pół głowy wystawało. Auć. Nie lubi na drugim punkcie. To jest właśnie problematyczne, że ta ich budowa taki damage robi. Reinhardt jest prawie martwy. No ale my mamy właśnie, straciliśmy Genji'ego przez budowę ich. Trzeba by ją próbować jakoś ograć, no. Łop. Chyba mają wizję. Została głowę, no i co z tego? Shit. Mają łaskę w ogóle. Ale weszło.
Nie mam flesza, nie mam flesza, nie mam flesza, mam flesza. What the hell? O kurde, jeszcze odrezowało. Nawet ta Mei się podniosła tutaj. Coś przyjmuje punkt? Dobra, nice. Nie nice. Help, wychodzi wdowa pewnie. No to spoko. Okej. Ostatecznie się udało. Dobra. No to druga strona. Corki, przesunęłem ekran. Dobra. Jedziemy. Facebook, corki. To się... Wycisz kartę właśnie. Żeby mi czasem to nie klikało. Taki sprytny sposób komunikacji. Jak nagrywam, to piszę sobie z żoną na Facebooku. Dobra. W sumie czas nie taki zły, no, aczkolwiek mogło być lepiej, ta wdowa nas za długo przytrzymała. Wdowa Mei Reinhardt to jest mocne połączenie. Ale zrypali strasznie, nie powinni tak daleko wyskakiwać tam. Przez tego Reinhardta i przez tą Mei, którzy tam... ale śmieszne, Mei. Przez tego Reinhardta i Mei, którzy wyszli do nas i tam zginęli. Raz, że łaska zużyła swojego reza. Dwa, że nasi w międzyczasie zdołali zabić wdowę na punkcie i zacząć tam przejmowanie. Także... Sami niepotrzebnie rozbili swoją formację obronną. Mogli nas dużo dłużej przytrzymać, dużo lepiej. I się zrypało. Dobra, ja muszę gdzieś jakoś, kurczę... Zastanawiam się, żeby mnie wdowa nie sięgnęła. Ona pewnie wyskoczy na górę i będzie próbowała snajpić. Że jakbym się tutaj trzymał w domku. Bo tu w ogóle na boku. Trzeba uważać, bo ta wdowa zapewne będzie w grze. Ona była bardzo dobra. Well, 70% celności? Chyba dużo po Reinhardcie strzelałem. A tam jest wdowa, dobra. Nie dać się wyjąć. No i przypał, kurde. Ja nie mogę normalnie grać. Ale mnie złapał, kurde, no ładnie. Nie, no słaba obrona, bo nie mamy nic na tą wdowę, więc ja nie mogę McCree wyjść, nie mamy w ogóle Reinhardta z shieldem. No bez sensu. Znowu ta wdowa tam szaleje już. Ja mogę się trzymać tak, żeby nie zginąć, ale żebym jeszcze robił jakieś DPS-y przy okazji, to już się robi kłopotliwe. O kurde. Słabo, nie trafiłem tej Mei. Się na zabiciu jej mi najbardziej zależało. No i wdowa. Kryste, co tu się dzieje? Nie, dobra, nie będę próbował wdowy pikować. Nie będę próbował wdowy pikować, bo ona pewnie jest dużo lepszą wdową niż ja, więc... Every death comes by.
Lana. Redemption. Got the Reaper behind. Hardly a challenge. A może Hanzo będzie... Znaczy, Hanzo generalnie jest kontrpikowany przez wdowę, nie? Ale nim się można wychylać i duży damage zadawać takiej wdowie właśnie. To jest jakiś strasznych problemów, dramatów, nie? Ona musi być wcelowana w kogoś innego. Guy Sleeper. No, muszę zginąć, zginął do mnie. Wychyla się instakill. Makabra, normalnie miasteczko snajperów. Cały czas stan zagrożenia totalnego. Znowu wdowę. Aha, bo tu się... Weepeł się tu odpalił. Całkiem smutne. Coś tu jeszcze jest? Nie? Skąd do was strzela? Tam jest gdzieś Reaper po lewej. Okej, ale chyba się uspokoiło trochę. Dowa kolejne fragi wyciąga. Dzień dobry, pani łasko. Dzień dobry, pani wdowo. Okej. Uwaga na tą wdowę. Kurde. No bo dalej tam skacze. Kółko. Zostaw mnie. Dobra. Odchwilowałem się. Okej. Okay. Widzę, że się uspokoił już. Nawet wdowa zginęła. Git. Miałem nadzieję, że wejdzie głowa w tą Anę, ale było super. Mają farę? Czy zmienić McCree w takim razie? I to jak najszybciej, bo fara będzie też bardzo groźna. Mają minutę do końca. Fara myślała, że będzie sobie robiła co zechce. Ups. Reaper przyleciał za mnie. Ojejku. Oj, oj. Dawaj, Winston, musisz się utrzymać. Zginął. Cholera. Dobra. No dobra. Tak czy siak mamy
My mamy 4 minuty, oni mają minutę. Nie jest aż tak źle, jak myślałem, że może być. Teraz się zastanawiam, kurczę, czy brać Kree czy Hanzo. Co lepiej? Co lepiej? Mają minutę. No wezmę Kree, może będą mieli tą farę, a nie wdowę. Stay free. If they're running the Dobra. Próbujemy tego McCree. Teamowi się podoba taka opcja bardziej. Więc próbujemy. Ale 3:13. Na nowy czas już, czyli 4:13. A ja wstałem niedawno. Po tej Warszawie jeszcze odsypialiśmy z Asią, ale to nie był dobry pomysł chyba. Żeby tyle czasu spać. Okay, mają minutę. Nie słychać jeszcze strzałów wdowy. Jest far. Okej, a więc jednak, czyli muszę się... Najbardziej się muszę skupić na tym, żeby farę zabijać. Kurde, jakim cudem nasz... Jezus Maria! My znowu gramy bez Reinhardta? Nie mamy Reinhardta. Czemu nasza obrona tak szybko padła? Kurde, kompletnie za darmo. Każdego spikowali po drodze, po kolei. Gdzie był Reinhardt? Chryste, ale słabo. Mega przypałowo. No dobra. To się cały czas wydaje, jakby ktoś wystawał tam. Healuj. Healuj. Guys, wszyscy DPS-ują, kurde. Będę, żeby dogrywkę... Znaczy, żeby im przejmowanie punktu trochę przejąć, zerwać. No nie, no kurde, jeszcze się dałem zabić tej parze. Co za dramat. Naprawdę nas przeszli tak, kurde, za friko. O Jezusie święty. Dobra, mamy 4 minuty. Spoko. Justice ain't gonna dispense itself. Well, it's high noon somewhere in the world. Now show them. What are we waiting for? Ten rami, kurde. Master, co on się zmienia? W Torbjorna zaczął budować wieżyczkę, no to super. Tam ktoś spadł? What? Nie, raz, dwa, trzy, cztery, nie. Tylko jakiś wskaźnik HP-ka pod spodem, bo widać. Okej. Okay. Okej, koleś znowu gra farą, spoko.
Już ja śpię, no to zginąłem pewnie. Przede wszystkim jak gdzieś widzę tą farę albo słyszę, muszę od razu się na nie fokusować. Gdzie ona jest? What the hell? A tam siedzi. Zabiła ją, dawa, nice. Łaskę trzeba zrobić pewnie. O nie! Ogłuszeni. No i załatwił mi Reinhardt. Niedobrze. Czy taki rozbabrany team mamy? O tak, teraz mamy Reinhardta, to mogę z nim się poruszać i możemy coś tworzyć razem. Oni dalej grają na farę, także spoko. Mi to jest zdecydowanie na rękę, jak gość gra farą, a nie dową, bo na farę mogę coś zrobić przynajmniej. Jakkolwiek próbować działać. Musimy zabić łaskę i potem możemy chwalać ulty i tak dalej. Jezus Mary, co jest? Czemu ja tej fary nie mogę tak trafić? Boże. Co za dramat, kurde. Już ma za bardzo stresujące się to zrobiło, bo teraz to jakby wszystko zależało od tego fraga i nie mogłem trafić tej fary. Makabra. Nie mamy ultów w ogóle, kurczę, nie dobrze. Okej, mamy martwą farę. Dobrze. No, trochę damage'u poszło. Inny świniak. Reaper spalił ulta. Dobra, na razie nam brakuje tu czegoś. Musimy jeszcze doczekać tego Reinhardta. Im zebrać i... O, nice, uśpiony Reinhardt na punkcie. Jezus, serio? Dana. Wow! Dwadzieścia sekund, mamy jeden push. Myśl wszyscy razem. Okej, nie mają fary, mają teraz smugę. A która właśnie zginęła? O nie, Reinhardt padł. Fuck! Strasznie źle. Kurde, chciałem tą smugę też zdjąć. No, to wszyscy zginęli i tak w międzyczasie. O, szkoda, przegraliśmy. Przegraliśmy, ale było blisko. Przegraliśmy, ale było blisko. Trudno, no ta obrona, w minutę nam zajęli dwa punkty. To się po prostu musiało na nas źle odbić w jakiś sposób. Trochę morale może padły. Nie, muszę sobie mikrofon podpiąć i zacząć do teamów gadać, żeby może trochę ich na duchu podnosić, bo to, no... To była niepotrzebna przegrana. Że mogłem troszkę lepiej strzelać, no ale...
to kurde pocisnął. O, jeszcze ostatni frag. Dobra. A nic, moi drodzy. Kończymy odcineczek. Dziękuję wszystkim bardzo gorąco za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. No i oczywiście wracamy do tych odcinków, tak jak mówiłem, także serdecznie zapraszam do oglądania moich YouTube'ów. Codziennie dwa będę się starał wrzucać, także... no cóż, widzimy się przy następnych okazjach. Jeżeli się podobało, łapka w górę, komentarz, sub. Serdecznie zapraszam. Zobaczmy, ile tam było w ogóle. Jaki rating? Miałem 2470, jak zaczynałem. Ile spadłem? No 22 punkty dokładnie, bo 69 miałem chyba. A także nie jest źle. W sezonie master był. Dobra. Dzięki serdeczne, ludziska, i do zobaczenia tym razem.